Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamil i zapraszam was do kolejnego odcinka z gry Rage 2. Widzieliście, w poprzednim odcinku mieliśmy do czynienia ze srogą bestią i kilka razy... Tu jest. Kilka razy też podchodziłem do tego oczyszczania terenów z mutków, ale no na razie przerasta to moje możliwości. Zatem, pozostaje mi nic innego jak zaprosić was na... Do oglądania i jedziemy oczyszczać dalej. Co tu może być? O kurde. Oj, będzie problem. O ty. O, co? 50? Aha. Czy jestem w stanie to pokonać? Czy ja na start Rage'a 2 muszę otrzymać Rage'a? Czekajcie. Ja muszę zobaczyć na mapę, czy jestem w stanie to pokonać. Aha, poziom trudności 8. To nieźle. Zważywszy, że moja postać to nie wiem, który może mieć poziom. Taki bardzo niski, dosłownie. Cholera jasna. Rzeczywiście jednak to auto będzie trzeba zrobić. I coś tam. Wiecie co? Sobie to odpuszczę. Bo jednak to 8 to jest bardzo trudne. Bardziej wolałbym się skupić na... Nie! Spadłem tu. Cholera. Przeznaczenie chyba mówi, że mam spróbować. Aha, nawet uciec się nie da. Dobra, dałem się zabić, żebyśmy po prostu... No, odpuścili sobie to. Niepotrzebnie tam, w sumie niechcący zszedłem tam. Tu jest wyjście. Pomyliłem dwie dziury w tym tunelu. Tej róże. Dobra, uciekamy stąd. Zdecydowanie jest to poza naszym zasięgiem, także ładujmy broń. Ładujemy wszystko i spróbujemy tamtego wielkoluda pokonać. Ktoś do mnie strzela? Co jest? To? No nie mów mi, że... A tu? Wiem, że wyjścia nie ma. Coś tu słyszę. Coś się na mnie czai, ale... W dalszym ciągu nie widzę tego. O ty mordę. Dobra, nie walczę z nimi. Zestrzeliłem jakiegoś drona. Wygląda na technologię władzy. Ach, świetnie. Moją nienawiść do dronów przewyższa tylko miłość do genetyki. Dobra. Sobie laliśmy, wróćmy do tamtego. Aha. Wspomniałem, że przecież auto nam jest bardzo potrzebne, bo trzeba jakoś go poniszczyć. Okej. Przekonałaś mnie. Wow, co jest? Gdzie ten potwór miał swoje leże? Tu gdzieś? Cholera, nie pamiętam. Tutaj? O tu jest, dobra. Co jest? Chciałabym z tobą zostać, ale ta ślicznotka musi odpocząć. Fajnie, że na strzała poleciałem. Zgłaszam się do kliniki. Poczekaj na mnie. Regeneracja
systemów. Dawaj, szybciej, bo nie ma czasu. Cholera, że ona nawet amunicji nie ma. Wkurza mnie ten pojazd. W momencie, w którym my potrzebujemy, ona nie ma amunicji. Czy ja kiedyś mu to rozwalę? To jest. Gościu, dawaj tu wszystko co masz. Dobra, to będzie bardzo trudne. Ale muszę wezwać. Tak odrzuca. O. Ale dobrze wyrwa. O cholera. Akurat się schował. Gdzie on jest? Kościół! Gdzie ty jesteś? Ja jestem skupiony, masakra. Ty, no gdzie on jest? Fajnie, że to nie doleciało. To nie!
Znowu zmienił swoją lokalizację, no nie wiem. Gość, stój. Ja pierdziele, tu jest mnóstwo, tyle strzelania. Dobrze, że ja mam nieskończoną liczbę amunicji, przecież nie byłbym w stanie tego pokonać. No kurde, to strzelę, to on się chowa. O, dobra. O, mam go po prawej. Prze no. Jestem tego prawej. Pierdziele. Nie! Nie, nie wierzę! Jak mi wystrzelił? No przecież już miałem resztkę życia. No ja pierdziele, żebym to powtarzał to po raz 15. Niemożliwe, no. Błagam, nie rób mi tego, gro. O Jezus. Ja pierdziele, nie, no ta gra jest porąbana. Serdecznie jej nie polecam wszystkim, naprawdę. Zastanówcie się przed zakupem tej gry. Bo to jest gra dla osób, kurde, które są cierpliwe i totalnie na spokoju sobie na chillku grają. Ja taki nie jestem. Mnie irytuje, jak mam coś powtarzać w nieskończoność. Niby takie mam zadanie. To nie to, że to zadanie jest, nie wiem, na później, tylko teraz dostałem dwa zadania i kurwa, niby mam to teraz zrobić. No nie wytrzymam. Porąbało ich. Ja pierdzielę, żebym ja to powtarzał po raz tysięczny. Szkoda mi czasu tracić na takie gówno. Nie, słuchajcie, nie kupujcie tej gry. Serio, nie kupujcie jej. Szkoda zdrowia, w ogóle, po co się zerwować? Co? No nie, mów mi, że ja powtarzam za każdym razem, kiedy na wodę wlecę. Jaka ta gra jest spierdolona. Nie grajcie w tą kurwa gierkę. Najgorszy chłam, jaki kurwa grałem. Obok Control. Control też był beznadziejny. Dzisiaj miały być takie duże, fajne tytuły, a totalnie się na nich zawiodłem. Na tym też zaczynam się już dowodzić, już mnie irytuje. Albo to po prostu o to chodzi, żeby wkurzyć każdego. No to tak, to w tym są dobrze. Dawaj, wyłaź. Bo nie wierzę, że ja już prawie ją zabiłem i mnie wyrzuciło. Co za gra spieprzona. To co, cały odcinek trzeba się skupić na pojedynku, to świetnie. Serio? Halo? Gierko? Musi nie zatrzymywać. Nie! Nie! Czemu tu? Walą mnie z drugiego końca! Ja pier... Przecież walą mnie w inny... Nie, no nie wierzę. Walą mnie zupełnie w drugą stronę i poleciałem tam. No przecież ta gra jest jakaś popieprzona.
dobrze. Ja będę to powtarzać ciągle. Aha, nie mogę tu. Nie, nie wytrzymam. Najgorsza gra. A, wymagana naprawa. Nie, dobra, weź mnie zabij. Jeszcze raz. Ja. Marko, wiadomo, że pozdrowię widzów. Pozdrawiam serdecznie moich wszystkich widzów. Tak właśnie teraz z życzenia, Marko. Pozdrawiam cię, Marko. Mam nadzieję, że to oglądasz. Do śniadanka czy tam obiadu. Się śmiejesz teraz ze mnie. Ale jestem już tak, kurde, wkurzony na tą gierkę, że to jest masakra, nie? Nie graj w tą grę. Szkoda, kurde, zdrowia. Tutaj po prostu nie ma fizyki, nie ma niczego, nie? Także czysta, spaprana gra. O, patrz, tak mnie wyrzuca, nie? Kurde, no. Nie! Yeah. Kurde, myślałem, że znowu do tej wody. Ja musimy go wyciągnąć bardziej na... Ale z drugiej strony, jak mnie wystrzeli tam do miasta, to ja tam ginę. Co jest? Gdzie on jest? Czy mi się uda to zrobić? Wow. Wow. No nie! No ta! No jeszcze mi rozwalił robota. Czy ja mogę drugiego zrobić teraz? Zobaczmy. Jak będę mógł je w kółko robić, to nie będzie najgorzej w sumie. Ruszę w dół. A, mogę w kółko robić. Dobra, to chociaż tyle dobrego, bo jakby się okazało, że nie mogę, to już w ogóle byłaby taka klapa, taka lipa. Normalnie od razu bym po tym odcinku usunął pierkę z kompa. Mam taką ciągle ochotę, nie? Po każdym odcinku się na tym zastanawiam. Po co ja to nagrywam? Naprawdę, to jest dobrze dobrany tytuł. Kurde. Rozwal mu to trasz to w końcu. Jakie to jest niecelne. O, jest. Dobra, mocno berwa. Przynajmniej tak wygląda. Zaraz mi już odpadną tego dźwięku już. Nie, wiecie co? Ja sobie ściszę tą gierkę. Aha, fajnie, że to już jest tak ściszone, nie? Dawaj, chodź tu, Gamoniu. Już ci nie odpuszczę, teraz tu już masz przysrane, nie?
Jezu, jakie to jest wolne, nie, nie w tą stronę. Jakie to jest wolne, jak mnie to denerwuje. Dobra, obejdę go. Okej. Nie, nie tam, nie tam. Ma 1/3 życia. Czy mi się to uda w tym odcinku? Już słońce zachodzi. Masakra, co za boss fight. Śpieprzony podróżnik. Nie, wow. Zdziwiłem teraz. Gdzie on jest? No, dlaczego mnie obraca do tej wody? Nie teraz, to już nie wiem. No serio, uciekł w takim momencie. Gdzie już go zabijałem? Gdzie on jest? Młoty. Aha. Fajnie, że na bok gdzieś to rzucił. Dawaj, idź stąd, idź stąd. Dobra. Byłaś. Kończymy zabawę. Jest. W końcu. Nowy pojazd odblokowano. Pancernik. Okej. W końcu. Jaka to była długa walka. Ja chcę wyjść z tego. Ja pierdzielę. Moi drodzy, udało się. Zaułek? Jak zapytania, tu się przejdziemy. Póki co muszę wezwać swoją furę. Mam nadzieję, że... O, jest. Trzeba zdecydowanie ulepszać te wszystkie akcesoria, które mamy, czyli robot, robocika trzeba ulepszyć, trzeba auta ulepszyć, wszystko co możemy tym walczyć trzeba ulepszyć, bo ta walka udowodniła mi, że no totalnie o tym zapomniałem. Tu coś jest. Chyba na dachu. Mogę tu wejść? Mogę. Na sam szczyt. W końcu się udało. No, po prostu myślałem, że nie wiem, że już... No. Aha. A. Ło. Echa strażników. Okej, znajdź przeskanuj ciało strażnika. Taki mam plan. Nie ukrywam, taki mam plan. Jest tam gościu? Strażnik Fisher. Okej. Znalazłem kogoś z naszych. Dodam imię do listy ofiar. Dobra robota. Pomijając nawet pamięć o zmarłych, odzyskany pancerz pomoże nam w badaniach. Dokładnie jak mówisz, gościu. Cholera. Ty, przeoczyłem to? Teraz jak tu zejść? Zeskoczyć tam? O, dobra. D jak dycha. I się
Cieszy Micha. Dobra. Lecimy do znaku zapytania, który już sobie zaznaczyłem wcześniej. I pod tym znakiem zapytania. Koniec amunicji. Dobra, nie chcę z nimi walczyć, bo mi zaraz rozwalą brykę. Kolejna wieża władzy. Cholera. Wow. Próbujmy rozwalić tą wieżę na koniec odcinka. O kurde, ona mnie widzi. Weźmy wszystko, co będzie potrzebne. Próbujmy to rozwalić jakoś. Wow. Najgorzej, że on widzi przez ściany. O nie. Dokładnie wie, gdzie jestem. To mi nie ułatwia. O nie! Zdrówko, zdrówko. O, żeż ty w mordę. Aha. Oho, jedno zdrówko poszło. Nie. Nie. Kurde, jakie mocne to jest. Ja pier... Nie, ta gra jest strasznie trudna, powiem wam szczerze. O nie. Dobra, uciekaj. To jest... Ło. Nie. Cholera. Co? Jak mi trafi przez ścianę? Ja pier... Nie, no co jest kurde z tymi wieżami? Jak można na początku gry dawać takie trudne rzeczy do pokonania? Niby jak ja mam to pokonać? Nie, pieprzę to. Jadę kurde stąd jak najdalej. Popieprzone to jest strasznie. Tam jadę i tyle. Zobaczmy, co się kryje pod tym znakiem zapytania. Mam już dosyć tej gierki. Rage mi się już taki kurde włącza, że mam ochotę wywalić kurwa kompa przez okno. Nie, szczerze, oprócz grafiki, że tak powiem, czy całej tego gameplaya, to nic tu nie ma fajnego. Fabuła jakaś tragiczna. Co tu w ogóle w niej chodzi? Ni o nic nie chodzi. Nawet do tego przekazu. Oaza. Ja mogę w tej oazie zrobić co? Mogę coś zrobić? Pomogę ci z silnikiem. Jestem krzycząca śmierć. Leczę silniki ukrytych nieśmiertelnych.
Twój pojazd też wymaga napraw? Leczysz silniki? Jesteś mechanikiem? Dawa, krocz drogą nieśmiertelnych. Dobra. Kupiliśmy amunicję do broni. Mam oazę. Nie wiem, może to źle gram. Po prostu trzeba tu, nie wiem, gdzieś kurczę uzupełniać. Nie denerwuj się. W sklepie to placówka handlowa oazy, a ja jestem Erin Xero. Na zewnątrz stoją ogrom strachu i czerwony pogrom. Nasi strażnicy od nieśmiertelnych. Od nieśmiertelnych? Co tu się dzieje? Wiem, że to naprawdę dziwne. Tak serio dziwne. Ale ta placówka to efekt prób prowadzenia dyplomacji z nieśmiertelnymi przez burmistrz Hagar. Staramy się wszyscy wykonywać naszą pracę najlepiej jak się da. Trzymaj tylko broń schowaną i bez nagłych ruchów. Potrafią być naprawdę... Może oczywiście wyjść spokojnie. Dobra, mam dużo siana, więc pokupuję tyle rzeczy, że... Możemy pogadać. Proszę, proszę. Są jeszcze strażnicy? Zajrzyj na skrzynki, okej. Okay. Tu ogród herbaciany. Potwierdziłam istnienie dwóch dodatkowych, oddalonych punktów ładowania słonecznego, które stanowią część planu faza 3 ukrytych. Jeden znajduje się w dziczy straconych ziem. No dobra, moi drodzy. Zakończymy sobie ten odcinek. Wkurzyłem się cholernie. I powoli zaczynam myśleć, czy nie przestać nagrywać odcinków z tej gry, bo... Też szczerze, nie podoba mi się ta gra. Przestała mi się podobać. Zaczęła tracić sens, kiedy rzeczywiście ona tylko prowadziła do rage'u i nic poza tym. Gdzie fabuła? Czemu te potwory są przesadzone? Jak ja mam niby z nimi walczyć? Także wracam do fury. I dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, na razie, pa.